Cześć. Są dzisiaj z nami dwa Amazfity GTS 4 i 4 Mini. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się ich używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, co prawda tam zdjęć z Amazfitów nie będzie, ale są zdjęcia za to z telefonów, które testuję. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, zapraszam. Ceny dwóch zegarków, tańszy i droższy. Ten kosztuje 599, czyli 600 bez złotówki, a ten kosztuje 1200, oczywiście bez złotówki, czyli 1199. Ten ma o wiele więcej funkcji, ten ma funkcji mniej, ale ma też mnóstwo zalet. I teraz panie mnie zabiją, ale wydaje mi się, że ten jest bardziej damski, chociażby z tego powodu, niech mi panie wybaczą, że on ma po prostu cieńszy pasek, w sensie krótszy. No i jak go zakładałem na rękę, to mi gdzieś tutaj o dwa oczka zostawały. Tutaj tych oczek jest więcej, czyli ten po prostu jest na grubszą męską łapę, a ten jest na subtelną, piękną, kobiecą dłoń. O, zaczniemy może od tego, ponieważ tak jak mówię, tego używałem więcej, tego używałem częściej. Ten ma też więcej funkcji. Budowa jest premium, mamy aluminium tutaj z boku, no tutaj z tyłu jest chyba jednak plastik, ale mamy głośnik, czego w tym nie mamy, co skutkuje tym, że tutaj możemy przez ten zegarek rozmawiać. Sprawdza się to całkiem dobrze, kilka razy używałem na ulicy, nawet słyszałem, co ktoś do mnie mówi i też druga strona nie narzekała. To jest jedna rzecz. No i tutaj mamy przycisk, który jest przyciskiem takim funkcyjnym i ma tych funkcji więcej niż tutaj, dlatego że jak sobie go naciśniemy, to otwiera nam się lista z aplikacjami czy tam z ustawieniami. No i teraz możemy sobie, o, bardzo fajnie, kręcąc ten przycisk, przejeżdżać, gdzie tam co chcemy. No i dopiero jak chcemy w coś wejść, no to wtedy musimy pyknąć za przeproszeniem palcem. Naciskamy, wszystko wraca bardzo ładnie, płynnie to działa. Pasek to jest 20 i może być ten, może być każdy inny. Zastrzeżeń nie mam oprócz jednego. I to zastrzeżenie będzie takie same i tutaj, dlatego że jak założycie ten pasek, już zakładam, pozwólcie, że zrobię to z tyłu, bo mi jest wygodniej niż przed kamerą, to zobaczcie, ta końcówka nie jest ładowana na zewnątrz, tylko do środka, w związku z czym czasami jak zabiera wam po prostu jeszcze trochę miejsca tam z tamtej strony, więc czasami wydaje się wam, że dobrze dopasowaliście ten zegarek, a jednak nie, no bo jak włożycie tam pasek, to jest za ciasno, o tak, ja w tym momencie to zrobiłem, także ja musiałbym sobie przesunąć na kolejne oczko, wrzucić i dopiero teraz ten zegarek jest wygodny, natomiast tak jak mówię, nie uczula, wszystko tutaj jest w najlepszym porządku, dokładnie tak samo jak w tamtym drugim. Wyświetlacze w obydwu urządzeniach to jest AMOLED, w związku z czym doskonale widać, w dodatku w obydwu jest automatyczna regulacja jasności, także on się sam przygasza, sam podbija tą jasność i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości wyświetlacza. Natomiast tutaj, czy w tym droższym modelu jest on aktywny, jak wybierzcie sobie jakąś tarczę, to na przykład, nie wiem, tutaj sobie wejdziemy, o, i od razu przechodzicie stąd do tętna, albo tutaj i od razu przechodzicie do pogody. Tutaj takiej opcji nie znalazłem. Oprogramowanie. Jak to wszystko wygląda tutaj w zegarku, bo za chwileczkę pokażę wam, jak to wygląda w telefonie. No to tak jak tutaj pokazywałem, naciśniecie sobie to, a tutaj też sobie naciśniecie i pokaże się wam lista. No, graficznie to troszeczkę inaczej wygląda i też ten zegarek działa tak troszeczkę mniej płynnie, tańszy, natomiast ten droższy śmiga bardzo płynnie. No i od góry macie pi, tętno, saturację, pomiar jednym. To jest fajna rzecz, pomiar jednym dotknięciem, gdzie przez 45 minut zegarek mierzy i kilka parametrów, a nie tak, że musicie sobie pojedynczo wszystko naciskać. Jest trening, jest historia ćwiczeń, w której wszystko się ładnie zapisuje. To za chwileczkę też jeszcze pokażę, albo może od razu pokażę, bo czemu nie? No więc tutaj są treningi, no to tak, tutaj w tej historii, na przykład, nie wiem, tutaj sobie wejdźmy w jazdę na rowerze, są efekty, jest czas trwania, wszystko,
tętno, prędkość i tak dalej, i tak dalej. Słaba prędkość, ale po prostu pojechałem na rowerze robić zdjęcia telefonami, a tutaj więcej rekordów będzie w aplikacji. Za chwileczkę pokażę, jak będzie aplikacja wyglądała. W obydwu urządzeniach jest GPS, czyli zapisuje się trasa, nawet jeżeli nie będziecie mieli ze sobą telefonu. Jedziemy dalej. Stan treningu, stres, aktywność, sen. Bardzo dobrze zegarek mierzy sen z wszystkimi fazami. I w dzień drzemki tak samo są tutaj notowane. Tu jest telefon. I tutaj mamy ostatnie, najpopularniejsze kontakty oraz możemy sobie wybrać numer za pomocą tarczy i zadzwonić. No i jakość jest ok. Nie narzekam, fajnie to wszystko działa. Karta członkowska to jest coś takiego, jak mamy kartę, nie wiem, jakiegoś sklepu Biedronki lojalnościową, to możemy sobie ją wprowadzić do aplikacji i później tutaj wyświetlać. Jest pogoda, jest sterowanie muzyką, jest alarm, jest kalendarz. Tu jest skrót do ustawień, czyli do tego samego, co mamy tutaj. Słońce i księżyc. Kompas, wysokościomierz, historia cyklu, to ja nie. Oddychanie, czyli ćwiczenia. Jest stoper, jest minutnik, znajdź telefon, zegar światowy, lista rzeczy do zrobienia, czyli notatki. Notatka głosowa, to też jest fajna rzecz. Jak coś nam wpadnie do głowy, możemy sobie to zapisać. Czasomierz Pomodoro, nie wiem, pilot do aparatu i BMI, czyli no właśnie. Czyli to waga idealna, jeszcze daleko przede mną. A tutaj mamy tak, bardzo fajną z lewej strony wyciąganą kartę, którą sobie sami możemy konfigurować. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze rzeczy, które są dla nas istotne, tak? Czy ja na przykład pogodę, to ile czasu spałem, stres, wszystkie aktywności, alarmy, telefon i tak dalej. I tutaj sobie wszystko dodajecie, jeszcze kolejne rzeczy, które są dla Was ważne. To jest jedna rzecz. Tutaj no to mamy główną tarczę. No i tutaj mamy sen. Mamy kroki. I to też wszystko jest konfigurowalne. Tutaj wygląda to dosyć podobnie. Także nie ma sensu powtarzać. Czyli też z góry wszystko ściągacie ustawienia. Jest latarka. O, jak widzicie, dotyk tutaj działa troszeczkę gorzej. Z dołu powiadomienia. No a tutaj są wszystkie tarcze, które sobie też jesteście w stanie ustawić. Jedziemy dalej z telefonem i z aplikacją. Zep się o nazwie i jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Trzy jak gdyby działy. Dział startowy, czyli wszystkie najważniejsze wyniki, tak? Kroki, sen, tętno, PAI, tutaj treningi, narzędzia, czyli to, co chcemy zrobić, stres, saturacja krwi na bieżąco monitorowana i tak dalej. Oczywiście wszystko tutaj na dole możemy sobie edytować i dodawać kolejne rzeczy albo odejmować, jak coś jest nam niepotrzebne. Tutaj są ustawienia zdrowotne, czyli trzy najszybsze, najczęściej wykorzystywane przez nas rzeczy. Na przykład, jakbym chciał pójść na rower, naciskam tutaj od razu, zaczynam monitorowanie. Tutaj jest ustawianie celu. Tutaj możemy sobie dodać znajomych. No i tutaj jest profil, moje urządzenia. Mam podłączone dwa, jak widzicie, znaczy w tym momencie aktywny GTS 4. Wejdziemy za chwilę, tak? Tutaj ustawiamy sobie cele. Tutaj są zapisane na przykład ostatnie trasy. O. To wszystko można wyeksportować do pliku GPS, także to jest ważne dla wielu osób. Zapiski, czyli rekordy personalne, tak to nazwijmy, największa odległość, na przykład przy jeździe na rowerze. Wspinaczka to nie ja. No ale jazda na rowerze, tak, bieganie to też nie ja, dlatego tutaj nic nie ma. Zapiski rodzinne, konta, czyli to wszystko można zsynchronizować i ja oczywiście to synchronizuję z Google Fit, czyli wszystko, co się dzieje tutaj, pojawia się tak samo na moim koncie Google Fit, ale tutaj też macie inne konta do synchronizacji. Ustawienia, no to konto, jednostki i tak dalej, i tak dalej.
A tutaj jak wejdziemy sobie w urządzenie, to mamy monitorowanie stanu zdrowia i też ustawiamy sobie co jak chcemy robić, stres, sen, czy cały czas, czy co 5 minut, SPO2 automatycznie, czy co jakąś chwilę itd., itd. Powiadomienia i przypomnienia, czyli aktywujemy sobie jakie chcemy mieć rzeczy, które mam przychodzą na ten zegarek. Jest sklep z tarczami, no i jest ich dużo, mnóstwo bezpłatnych, chyba zresztą wszystkie bezpłatne, no wszystko jedno. Na pewno sobie coś znajdziecie, co Wam się będzie podobało. Jest App Store, czyli możemy zainstalować sobie z tego sklepu coś na zegarek. Jest tego trochę, ale mówiąc szczerze, ja specjalnie nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Karty skrótów, czyli to jest to, co tam pokazywałem na zegarku. Tutaj mamy ustawienia aplikacji, na przykład ustawienia telefonu. I tutaj przy telefonie jest dziwna sprawa, dlatego że mamy problem, to nie problem, ale musimy dwa razy jak gdyby podłączyć zegarek do telefonu. Najpierw po prostu, a później jeszcze dodatkowo, jak będziemy chcieli, żeby odbierać połączenia, to drugi raz musimy połączyć zegarek z telefonem i dopiero wtedy aktywują nam się połączenia na zegarku. Tak to jest zrobione, jest znajdź zegarek, jest widoczność, tętno, uruchom w tle, laboratorium, czyli ustawienia kamery i tak dalej, i tak dalej. No, więc tak wygląda aplikacja, która mi się bardzo podoba, jest przejrzysta, dobrze działa, szybko raz sobie ją ustawiłem, nie ma żadnego problemu i też fajne jest to, że jak gdyby przeskakując pomiędzy zegarkami, nie muszę konfigurować na nowo zegarka, tak jak jest to w Wear OS, tak? Za każdym razem, tylko po prostu tutaj sobie aktywuję ten zegarek, tutaj sobie naciskam, paruję, pyk, pyk, nic nie zmieniam, już jest, nudzi mi się ten zegarek, przesiadam się na ten, to samo aktywuję, pyk, pyk, jest, znowu bez żadnych komplikacji, także to jest fajna rzecz. No i co, bateria jeszcze, tak? Tutaj większa, tutaj mniejsza, mówiąc szczerze, nie pamiętam jaka ona jest duża, to tu gdzieś napiszę. Natomiast tutaj jakieś 6-7 dni dosyć aktywnego używania tego zegarka wytrzyma Wam. Jak bardzo go tam przyciśniecie, codziennie będziecie zachrzaniać na rowerze z GPS-em, no to oczywiście będzie krócej. Tutaj ta bateria jest mniejsza, w związku z czym to będą 4-5 dni i ten zegarek będziecie musieli naładować. I teraz tak, ładowanie. To jest coś, co mnie troszeczkę wkurza, dlatego że oczywiście są ładowarki w pudełku, tada, proszę bardzo, ale kurczę, one nie mogą być takie same, tak? Niby są takie same, podobne, ale nie. Jedna jest dla jednego zegarka i to jest dla tego większego, o, ale ona oczywiście już nie będzie pasowała do tego mniejszego, chociaż się przymagnesuje, ale zegarek nie będzie ładował. Musimy użyć tej. No szkoda, że nie ma jednego standardu ładowania, przynajmniej w obrębie jednego producenta. Byłoby łatwiej, a tak tych kabelków jest mnóstwo. Czyli, co ja sobie sądzę o tych zegarkach? Bardzo fajne i bardzo mi się dobrze z nich korzysta. Tak naprawdę mają wszystko oprócz płatności zbliżeniowych. Natomiast odpowiedź na SMS-y tutaj tak szablonami nie napiszecie, ale szablonem, a szablon możecie sobie stworzyć sami, w związku z czym odpowiedź na SMS-y jest. Powiadomienia jak Wam przychodzą, to też czytacie je całe, a nie tylko kawałek. Także też jest ok, nie ma żadnych problemów z tymi powiadomieniami. No, bardzo, bardzo fajny zegarek, dobra bateria, świetny ekran, wygląd też jest ok. Wszystko mi jedno, czy on jest okrągły, czy on jest taki a la Apple Watch, to zupełnie mi nie przeszkadza. Najważniejsze, że dobrze się go używa. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.